W dzisiejszym przeglądzie rząd Argentyny proponuje prywatyzację 41 państwowych przedsiębiorstw. Gwiezdne wojny amerykańsko-chińskie. Zysk europejskich banków. Google zawarł umowę w sprawie dotyczącej prywatności konsumentów o wartości 5 miliardów dolarów. Maine dyskwalifikuje Donalda Trumpa z prawyborów prezydenckich. Firmy leasingowe samolotów biorą pod uwagę ryzyka geopolityczne Chin. Zapraszamy. Dzień dobry, z tej strony redaktor Paweł Jeżowski, redaktor Mateusz Lech. Witamy w globalnym, codziennym ekonomicznym przeglądzie. Nie codziennym, może kiedyś w przyszłości. Sporo dzisiaj informacji o Chinach, będzie minimalnie o Rosji, więc chyba będzie wypadało, żeby coś o tych Chinach być może w styczniu więcej jej mówić. Zobaczymy, nie chcemy uprzedzać tego, co planujemy, ale mamy kilka ogłoszeń na początku dla Was. Tak, pierwsze mamy dziś sobotę rano. Jeżeli wstajecie o 9, to w niedzielę nie zmieniajcie tych przyzwyczajeń, gdyż w niedzielę nasz wywiad z Wojciechem Jakubikiem, wywiad Petarda, chyba najlepiej przygotowany merytorycznie gość, z jakim mieliśmy do czynienia, jak karabin maszynowy przeleciał przez pytania, nie zająknął się ani na sekundę i nie popełnił żadnego błędu, wydaje się, nie? Tak, no. Więc ja byłem pod wrażeniem wiedzy i no, można powiedzieć otwarcie, to jest prawdziwy ekspert. To jest prawdziwy ekspert, zna się na tej części tego rynku. Będziemy starali się takich ekspertów zapraszać i w tym kierunku również zmierzać, ale mamy też następne ogłoszenie. Tak, i jeżeli przed Sylwestrem wstaniecie o tej 9 obejrzycie, później pójdziecie się bawić, a pierwszego będziecie odpoczywać, to na 17 mamy dla Was drugą jak część. Wstaniecie. Jak wstaniecie, drugą część raportu, tym razem handel i przemysł. Więcej wykresów, jeszcze więcej szczegółowych danych. Myślę, że ta druga część jest jeszcze lepsza niż pierwsza, gdyż już załapaliśmy pewne schematy i jak to robić, bo pierwsza to była taka premiera, więc gorąco zapraszam. Trzecie ogłoszenie, właściwie podziękowanie. Opublikowaliśmy informację, że zbieramy na komputer, żeby sobie wzmocnić nasze możliwości techniczne od zaplecza, żeby montować to szybciej, lepiej na większych plikach. Słuchajcie, w kilka godzin 9 osób, prawie 5 stówek. My to kręcimy, nie oszukujmy, w piątek, więc podejrzewam, że jak to oglądacie rano, już jest pewnie więcej osób, za co serdecznie chcieliśmy Wam podziękować, bo naprawdę miło, dzięki temu można zawsze pomyśleć o dodatkowej kości RAMu, czy odrobinę lepszej karcie graficznej, która nam pomoże w montażu. Zobaczymy, bo tu też piszecie z jakimiś propozycjami i radami. My dziękujemy za wszelkie komentarze i zawsze wszelka pomoc, również w postaci jakichś porad jest wskazana. Tutaj to będzie komputer, który będzie głównie Mateusz obsługiwał, ja mniej. Natomiast no w styczniu też będzie trochę nowych rzeczy, też mnie trochę nie będzie i w lutym też będą ciekawe rzeczy, już się szykują spoza Polski, a więc Mateusz jeszcze nie wie. Zobaczymy. Bardzo ciekawie się zapowiada styczeń i luty, słuchajcie, dla Was. Coraz więcej materiałów, coraz więcej formatów i być może osób, które będą z nami występować. A my teraz przechodzimy już do informacji. Argentyna. Słuchajcie, tak, zaczynamy od rządu Argentyny, który, no powiem szczerze, grubo. 41 państwowych przedsiębiorstw rząd Argentyny proponuje, żeby sprywatyzować. No i tutaj mamy na liście takie, można powiedzieć, czempiony jak
Argentyńskie linie lotnicze, przedsiębiorstwo wodociągowe, operator łączności satelitarnej, przedsiębiorstwo kolejowe, operator usług pocztowych, media państwowe, w tym radio, telewizję, agencję informacyjną. No i tak można powiedzieć, najbardziej istotne z punktu widzenia istnienia państwa, wszystkie firmy mają iść pod młotek. Autorzy ustawy uważają, że prywatyzacja jest konieczna, ponieważ państwo powinno skoncentrować się na swoich głównych funkcjach. Wśród innych celów prywatyzacji rząd wymienia zapewnienia większej konkurencyjności, efektywności ekonomicznej i zmniejszenia obciążeń podatkowych, poprawę jakości świadczonych usług, pobudzenie inwestycji prywatnych i podniesienie profesjonalnego poziomu zarządzania firmami. Pod koniec listopada Javier Milei wygrał wybory, przypomnijmy, prezydenckie w Argentynie. Po dojściu do władzy zapowiedział szokujące reformy. No jak dla mnie, no to już jest spełnienie obietnic, no bo prywatyzacja, no trochę tak jakby w Polsce chyba sprywatyzowano, nie wiem, Pocztę Polską, PKP, telewizję publiczną, PAP. Która jest w likwidacji, co jeszcze tutaj, koleje państwowe, PKP, nie? No to też byśmy tutaj trochę byli zszokowani, myślę, w dużej części, no i on to robi. Ale wiesz co, ja chciałem ci powiedzieć, jedną zależność wyłapałem. Dwa dni temu, trzy dni temu, nie pamiętam już dokładnie kiedy, informowaliśmy, że Rosjanie przymierzają się do podobnych garażowych wyprzedaży. Na razie to są tylko pogłoski i na razie chodzi tylko o części spółek państwowych, żeby nie stracić pakietu kontrolnego. No ale pojawiają się, więc... Tak, ale wiesz, w Argentynie tam są chętni, to wiesz, te spółki to wbrew pozorom bardzo mogą być intratne przedsięwzięcia dla prywatnych inwestorów. To, a w przypadku Rosji to aż... Ja nie jestem takim tutaj optymistą, że będzie dużo chętnych, chyba że będzie dobrowolne w przypadku Rosji, że dobrowolnie będą musieli kupić. No to wtedy tak, oligarchowie. Natomiast w przypadku Argentyny no można liczyć nawet na zagraniczne podmioty. Pamiętajmy, że Argentyna jest otwarta tak na zagraniczny kapitał i tu może się pojawić tak naprawdę kapitał no, z każdego kierunku. Tak. I zarówno zachodniego i chińskiego. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Bardzo ciekawe. Tutaj też mamy informację, że głowa państwa obecnie ostrzega, że kraj czeka stagflacja, no zjawisko, które łączy w sobie trzy czynniki: słaby wzrost gospodarczy, wysoką inflację i bezrobocie. No, to bezrobocie to tak na wyrost. Natomiast ze stagflacją będziemy mieli do czynienia w Rosji, czyli bez bezrobocia, czyli słaby wzrost gospodarczy albo recesję i wysoką inflację. Natomiast no, w przypadku Argentyny no, mamy sytuację bardzo zbliżoną. Wysoka inflacja. No, znacznie no, wyższa jeszcze. No, czy wyższa? Wiesz co, to ja bym dyskutował, tak? No bo tutaj ciągle jest dyskusja, czy w Turcji jest wyższa niż w Rosji i czy w Argentynie. Pewnie turecka i argentyńska gdzieś są zbliżone. Pewnie ta turecka jest na pierwszym miejscu, jeżeli byśmy porównywali te kraje. Natomiast ja uważam, że Turcja jest najbliżej do wyjścia na prostą z tych wszystkich krajów, a Argentyna zobaczymy. Zobaczymy te pomysły, bo one są ciekawe. Odciążają bardzo budżet też, nie? I kosztem, znaczy one mogą się udać. Tak? Ten populista, z którego połowa świata się śmiała, no może okazać się, że te radykalne reformy i odciążenie tak szybkie budżetu, sprywatyzowanie tych firm i postawienie na taki no dosyć... Na machinę państwa, która za dużo nie ma... Radykalny kapitalizm, no bo no, tak, no może się okazać sukcesem. Zobaczymy. Bardzo, bardzo ciekawy eksperyment, będziemy się temu przyglądać. Tak, a ja przechodzę już do kolejnej informacji. Gwiezdne wojny amerykańsko-chińskie. Boeing X-37, amerykański bezzałogowy wahadłowiec kosmiczny służący do testowania technologii kosmicznych został wystrzelony w czwartek z rakiety SpaceX Falcon Heavy.
która jest w stanie wynieść go na orbitę wyższą niż kiedykolwiek wcześniej, gdyż to już jest któryś z kolei test wystrzelenia tego bezzałogowego wahadłowca. Natomiast pierwszy raz jest to na wyższą orbitę. Nastąpiło to dokładnie 2 tygodnie po wystrzeleniu chińskiego drona samolotu kosmicznego, zwanego jako Shenlong, czyli Boski Smog, w ramach trzeciej misji na orbitę od 2020 roku. I to jest nowy zwrot w rosnącej rywalizacji amerykańsko-chińskiej, tym razem w przestrzeni kosmicznej. Opowiadałem wam ostatnio o rywalizacji chińsko-amerykańskiej w przestrzeni łamania szyfrów za pomocą komputerów kwantowych. Wszyscy obserwują też wyścig w sprawie rozwoju sztucznej inteligencji. A tu mamy jeszcze tematy dronów kosmicznych, czyli bezzałogowców. No, nowa flanka tej rywalizacji tu się otwiera. Zbudowany przez Boeinga pojazd, mniej więcej wielkości małego autobusu i przypominający miniaturowy prom kosmiczny, które znamy ze Stanów Zjednoczonych w poprzednich latach, teraz one już nie latają, a to jest taka zmniejszona wersja bezzałogowa, została zbudowana w celu rozmieszczania różnych ładunków i przeprowadzania eksperymentów technologicznych podczas lotów orbitalnych. Pod koniec swojej misji statek, tak dokładnie jak te promy kosmiczne, wpada w atmosferę i ląduje na pasie startowym, podobnie jak samolot. Oczywiście tym razem bez udziału ludzi. Być może taki obiekt kiedyś poleci w stronę Księżyca, umieści ładunek i wróci. Tak powiedział Bob Hall, dyrektor firmy Comspoc, monitorującej ruch kosmiczny, która analizuje trajektorię obiektów orbitalnych. Natomiast na razie są problemy, im ten statek poleci bliżej w stronę Księżyca, tym trudniej będzie mu bezpiecznie wrócić na Ziemi. I teraz tak, w czwartkowej transmisji internetowej, którą SpaceX ograniczyło na prośbę wojska, nie wynika za bardzo, czy ten nowy dron dotarł do zamierzonego celu kosmicznego. Ta część została utajniona. Również tajemniczy chiński, jak to było, smog? Jak oni tu mówili? Boski smog, który wystartował 14 grudnia za pomocą rakiety Long March 2F, systemu, który jest odrobinę słabszy od tej rakiety SpaceX, też nie wiemy i na jaką wysokość on poleciał, natomiast najprawdopodobniej na niższą niż amerykański. No i słuchajcie, mamy Gwiezdne Wojny, drony kosmiczne, bezzałogowe, latające w kosmos, umieszczające różne ładunki. Szybko to się rozwija. Tak samo jak teraz na froncie, na przykład w Ukrainie, drony z podpiętymi granatami i tak dalej, to zmienia zupełnie obraz wojny. Tak samo takie drony kosmiczne może będą zmieniały obraz wyścigu kosmicznego. Umieszczanie satelit, może naprawy, dostarczanie towarów na stację kosmiczną. Przyszłość, panie, przyszłość. My teraz przejdziemy na Ziemię i powiemy o zyskach europejskich banków. Tak, my musimy tutaj global mamy, a musimy tutaj space global zrobić taki. Space global, tak, to dobrze, nowy format. Europejskie banki, mamy informacje tutaj z UBS-a, ze szwajcarsko-amerykańskiego, chyba teraz tak trzeba by ich nazywać, banku. Europejskie banki otrzymały w ciągu ostatnich 2 lat nieoczekiwany przychód w wysokości 100 miliardów euro, tak informuje raport UBS-a. Czy on taki nieoczekiwany, to nie wiem, ale powodowany jest rosnącymi stopami procentowymi przez ostatnie 2 lata. Według danych UBS wynik odsetkowy netto wzrósł z 270 miliardów euro w 2021 do, no i to jest przyzwoite, 378 miliardów euro, po tym jak banki centralne zaczęły dosyć szybko podnosić stopy procentowe zarówno w USA, jak i w Europie. Mhm. Większość zysków wynika, no i tu moim zdaniem nie ma zaskoczenia, ale okej, z szerszych marż pomiędzy tym, co banki pobierają za kredyty, a wypłacają w depozytach. Wzrost zysków pozwolił europejskim bankom zwiększyć dywidendę i wykupy własne do,
uwaga, 121 miliardów euro w 2023 roku w porównaniu z 90 miliardami euro w 2021. No jeżeli policzymy inflację, to z grubsza wychodzi no, zbliżone, no troszeczkę na plus realnie. Jednak coraz lepsze zwroty z kapitału przełożyły się na dwucyfrowe wzrosty cen akcji dla wielu pożyczkodawców. Prawie wszyscy nadal handlują ze znacznymi dyskontami w stosunku do wartości księgowej swoich aktywów i ich odpowiedników w USA. O co chodzi? Chodzi o to, że banki w USA są droższe, jeżeli chodzi o wycenę, niż europejskie banki, ponieważ europejskie banki osiągnęły wyniki lepsze od rynku o ponad 50% od końca 2020 roku, a mimo to nadal wyceniane są według wycen, które sugerują zyski o 30% niższe od naszych prognoz, tak uważa Jason Napier, analityk UBS. No tutaj mamy cały czas różnicę. Banki amerykańskie są wyżej wyceniane cały czas, te banki europejskie mają problemy, jeżeli chodzi o wycenę. Pomimo tego, że rosną te wyceny, największe obawy obecnie dyrektorów chcących zaciągnąć nowe pieniądze jest to, że banki centralne mogą rozpocząć obniżki stóp procentowych już w marcu, ponownie wywierając presję na marże odsetkowe, czyli to, co uzyskaliśmy przez te dwa lata, no może zacząć topnieć. Wyceną akcji banków ciążą także obawy przed recesją, słabnącym popytem na kredyty, możliwością znacznie wyższych wymogów kapitałowych i rosnącą liczbą niewypłacalności. No i tu już mamy zapowiedź, że ekonomiści i analitycy przewidują, że IBC rozpocznie obniżki stóp procentowych w drugim kwartale 2024 roku. No ja dodam, że bankom europejskim też nie pomagają te dane z Chin, wbrew pozorom. Okej, okay, a powiedz mi, dlaczego tak się dzieje, że one są 30% słabiej wyceniane? To przez to, że my mamy poszatkowane te wiele krajów i każda gospodarka każdego kraju jest inna i dlaczego tak jest, że te amerykańskie, potrafisz odpowiedzieć? Czy to jest jakaś okazja inwestycyjna, że one będą nie, się wiesz zbliżały co, wbrew, do tych amerykańskich? Znaczy to jest bardzo taka sytuacja trochę nietypowa, bo jeżeli popatrzymy na indeksy i na giełdy, to giełda europejska sobie, giełdy europejskie może tak, radzą sobie lepiej nawet niż giełdy amerykańskie, chociaż ostatnio te giełdy amerykańskie dosyć duże zwyżki. Jeżeli chodzi o banki, no ciąży cały czas to, co jakiś czas temu się działo, no i... A ciążą czyli... nam na przykład taka Grecja, która tak, jest, wiesz, tak, takie te rzeczy, wszystkie tak? wszystkie historie i przede wszystkim, o czym tutaj już nie wspomnieli analitycy, zadłużenie południa. A. Mamy informacje, no tutaj akurat nie dodałem, zadłużenie takich krajów jak Włochy, Portugalia, Hiszpania osiągnęły znowuż rekordy. Bo wiesz, bo z jednej strony, no fajnie, nie, stopy poszły w górę, no ale długi państw też poszły w górę, zadłużenie takich im państw kraj też poszło był... w górę i to może pociągnąć w dół również banki francuskie, banki niemieckie, no bo one udzielały pożyczek południowych. Tak jest, tak jest, tak jest, a więc tutaj to po prostu ryzyko jest wliczane, że w którymś momencie ono może odpalić i tego akurat zabrakło w tej analizie, a powinno. No właśnie, bo to było takie niedopowiedzenie i wydawało mi się, że warto to rozwinąć, czyli amerykański system finansowy, choć wielu wieszczy upadek amerykański... Ma się bardzo dobrze wbrew właśnie, pozorom. Właśnie, chciałem to potwierdzić i tutaj ta wycena banków jest jednym z takich wskaźników, które to potwierdzają. Pomimo ostatnich, zobacz, bankructw, tak, no kilku banków, tu w Europie nie mieliśmy takich sytuacji, pomimo że groziło, bo tam się mówiło o kilku nawet szwajcarskich bankach, którym groziło, że tak powiem, bankructwo, ale do tego nie doszło. Dzięki interwencjom. Tam Credit Suisse chyba było takie tak, mocno tak, zagrożone. Deutsche Bank chyba był zagrożony. No oni nadal, tak, Deutsche Bank, oni nadal. No tak, tak nad przepaścią, na jednej nodze. Tak. Tak, ale wiesz, no tutaj ciążą i to kiedyś pewnie wróci. I tego inwestorzy się też obawiają, tak? Czyli te no Włochy. No Portugalia, Hiszpania, Grecja wciąż tak, no, też. Wbrew pozorom Grecja chyba najlepiej tam teraz wypada, tak, z tych wszystkich krajów.
Dobra, to zostawmy Europę. Przenieśmy się w takim razie na chwilę do USA. Google zawarł ugodę w sprawie dotyczącej prywatności konsumentów o wartości, słuchajcie, bagatela 5 miliardów dolarów. Firma należąca do Alphabet zgodziła się na ugodę w sprawie, twierdząc, że potajemnego śledzenia korzystania z internetu przez miliony ludzi, którzy myśleli, że przeglądają internet prywatnie. Sędzia okręgowy USA Yvonne Gonzalez Rogers, podwójne nazwisko, zawiesiła w czwartek rozprawę wyznaczoną na 5 lutego przyszłego roku w ramach proponowanego pozwu zbiorowego po tym, jak prawnicy Google i prawnicy konsumentów powiedzieli, że osiągnęli wstępne porozumienie. W pozwie żądano co najmniej 5 miliardów dolarów, warunki ugody nie zostały ujawnione, ale prawnicy oświadczyli, że w drodze mediacji zgodzili się na wiążący arkusz warunków i spodziewają się przedstawić formalną ugodę do zatwierdzenia przez sąd 24 lutego przyszłego roku. Ani firma Google, ani prawnicy konsumentów będący powodem nie odpowiedzieli natychmiast na prośby o komentarz. No, myślę, że to najpierw muszą się ukazać dokumenty jakieś. Powodowie zarzucili, że narzędzia analityczne, pliki cookie i aplikacje Google'a umożliwiają śledzenie ich aktywności, nawet wtedy, gdy przeglądarka Chrome jest ustawiona w trybie incognito. Więc no, taka sytuacja. Pozew złożony był w 2020 roku, dotyczył milionów. Tu mamy taką informację, ale ciężko to zweryfikować. Użytkowników przeglądarki. Każdy z poszkodowanych żądał co najmniej 5 tysięcy dolarów odszkodowania za naruszenia federalnych przepisów dotyczących podsłuchów i kalifornijskich przepisów dotyczących prywatności. A czy wy złożyliście prośbę o czek na 5 tysięcy dolarów? Może macie możliwość? Sprawdźcie to, dajcie nam znać. Ja sprawdzałem, słuchaj, nie wiem jak ty, ja dostałem pieniądze od Google. Ja zawsze, jak zwykle, na szarym końcu. Więc wysyłajcie tutaj do Google prośby. Tak, gdzie jest wasz czek? Jak najbardziej, gdzie jest wasz czek? Tak. I myślę, że odpowiedzą. Tak, możemy się zorganizować. Słuchaj, mam nowy program, nowy format, CEP Pozew. CEP Pozew, pozew zbiorowy. No, ale wiesz, to mogą nam wtedy też z YouTube'a ten zabrać. Nie wiem, a, co? Nie, przepraszam, bo to przecież on to ten, nie. To nie. Nasz pracodawca jednak. A, właśnie. Tak, przepraszamy. Nie, ale pomyślimy, słuchajcie, piszcie, czy dostaliście, bo może ktoś dostał, tak? Tak. A tutaj wiesz, się śmiejesz, nie? I tam występował, dostał i jak najbardziej. Brał udział. Mamy informację też ze Stanów Zjednoczonych, ze stanu Maine, który zdyskwalifikował, tak jak w piłce nożnej czy w jakimś sporcie, Donalda Trumpa z prawyborów stanu w wyborach prezydenckich, co czyni w tym momencie Maine drugim stanem, który wydał zakaz byłemu prezydentowi zaangażowanie się w powstanie polegające na próbie unieważnienia wyborów w 2020 roku. Czyli ten słynny bizon, co tam się do tego kongresu tam wpakowali. I no on tak. Jest oskarżony o współudział. Tak. I tutaj sekretarz stanu Shana Bellows stwierdziła w czwartek, że Trump musi zostać wykluczony z prawyborów republikanów w 2024, argumentując, że nie ma on kwalifikacji na prezydenta zgodnie z 14 poprawką do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, która zabrania osobom zaangażowanym w powstanie udział w wyborach. Decyzja ta oznacza, że po raz już drugi w ciągu niecałych dwóch tygodni kolejny stan USA wykluczył Trumpa z prawyborów prezydenckich, co stanowi kolejne wyzwanie prawne dla wiodącego kandydata republikanów. Były prezydent Trump stoi także w obliczu szeregu spraw sądowych, w tym dwóch aktów oskarżenia na szczeblu federalnym i stanowym, w
w których zarzuca się mu próbę unieważnienia wyborów prezydenckich. Według Trumpa demokrata Billows postanowił integrować wybory prezydenckie i szybko złożyli sprzeciw prawny wobec tej okropnej decyzji przed sądem stanowym w Maine. Natomiast orzeczenie Billows zostało wydane po tym, jak w zeszłym tygodniu, przypomnijmy, Sąd Najwyższy Colorado stwierdził, że Trump nie nadaje się na prezydenta zgodnie z 14 poprawką, powołując się na dowody powiązane z atakiem z 6 stycznia. Sąd Colorado odłożył decyzję w tym momencie, aby dać Sądowi Najwyższemu Stanów Zjednoczonych szansę na podjęcie decyzji, czy interweniować, czy też pozwolić, aby orzeczenie weszło w życie. No bo oni się odwołali i tak naprawdę to do Sądu Colorado, wbrew pozorom, należy decyzja, czy go dopuścić, czy nie. To też jest ciekawe, że oni mogą... W sensie, jakiś sędzia z Colorado, taki wiesz, który wstaje, pije kawę o 7, jedzie do sądu, no tak, i mówi, a ten nie, Trump to mi się nie podoba. Nie, to jest sąd najwyższy jednak, to w tym wyższy. Okay, ale oni tak naprawdę... Mają tam zamieszanie, tak jak w Polsce, powiem ci, nie odstajemy. Tego tego sądu federalnego, nie muszą, może tak, nie? Mhm. Że pewnie i czekają tak, żeby tutaj, no bo jeżeli oni powiedzą, że może, no to pewnie też powiedzą, że może, natomiast nie muszą i to też jest ciekawe, tak, że każdy stan może sobie troszeczkę jednak to prawo stanowić, a więc jednak ta federacja w Stanach, no wydaje się, że tutaj ta demokracja i to duży taki test dla tego w ogóle państwa. A ja ci powiem, jak to widzę. Polska bierze przykład z najlepszych, jeżeli chodzi o burdel polityczny, to tu nie odstajemy, ale na tym tle, kurde, Rosja wygląda cholernie porządnie. Tak wiesz, wszystko jest poukładane, wiadomo kto za co odpowiada, jak ktoś się sprzeciwia, jak wypada w każdej przez dyktaturze, okno. Tak, tu pod tym względem przynajmniej jest porządek, aczkolwiek później... Nawet jak jesteś producentem jaj, to nie możesz czuć się bezpiecznie. Tak. Producenci marchwi, producenci ziemniaków też muszą zacząć się obawiać, jeżeli by chcieli podnieść na przykład teraz cenę. Czyli porządek w kraju można zaprowadzić tylko terrorem, bo jeżeli jest za łagodnie, to nie, ja zapowiadałem rok temu, że terror, ale nie spodziewałem się, że to będzie tak wyglądać, że producenci kolejnych produktów spożywczych będą, że tak powiem, no do nich się będzie strzelać, tak? Czyli słuchajcie, jeżeli jest gdzieś bajzel polityczny, to znaczy, że demokracja ma się chyba dobrze, bo jeżeli jest za duży porządek, to tyrania jest u władzy, bo się wszyscy boją. To takie pozytywne przemyślenie odnośnie tego wszystkiego, co się dzieje. A ja przechodzę do Chin. Tak sobie będziemy skakać po tym globie. Firmy leasingowe samolotów biorą pod uwagę ryzyka geopolityczne związane z Chinami. Leasingodawcy mocno dotknięci stratami w Rosji ograniczyli obecność na jednym z największych rynków świata. Zdaniem dyrektorów i analityków branży, niektórzy międzynarodowi leasingodawcy zaczęli ograniczać swoją ekspozycję na Chiny. Ryzyko geopolityczne zmusza firmy leasingowe do ponownego przemyślenia ekspozycji na Chiny. Globalne firmy leasingowe samolotów ponownie oceniają apetyt na ryzyko dla Chin w obliczu zwiększonego napięcia z USA oraz w obliczu dużych strat po uziemieniu samolotów w Rosji dotkniętymi sankcjami. No to Putin tam troszeczkę tak kijek w szprychy Chińczykom włożył niechcący. Jak twierdzą przedstawiciele branży i analitycy, niektórzy międzynarodowi leasingodawcy zaczęli już teraz zmniejszać swoją ekspozycję na ten kraj. Dodali, że tarcia pomiędzy USA i Chinami w połączeniu z niepewnością co do ryzyka wojny wokół Tajwanu pogłębiają szersze obawy dotyczące ryzyka. Oczywiście ryzyko wzrośnie, leasingi będą droższe, nawet jeżeli firma taka zostanie.
Według firmy konsultingowej Cirrum Chiny są największym na świecie rynkiem dla leasingodawców linii lotniczych i mają, słuchajcie, 20% globalnego portfela wynajmowanych samolotów, leasingowanych samolotów, bo to jednak wynajem to coś innego. Jednak zachodni leasingodawcy mogą być w tym momencie zmuszeni do zmniejszenia ryzyka. Główne ryzyko dotyczy tego, czy w ciągu najbliższych kilku lat wybuchnie wojna w cieśninie tajwańskiej, no bo może się powtórzyć sytuacja rosyjska. Jeśli spojrzeć na Rosję, te samoloty zostały zatrzymane, jeżeli ktoś z Was nie oglądał naszych wcześniejszych odcinków, mogłoby to się zdarzyć w Chinach i wtedy setki samolotów, no niestety by utknęło. Taka sytuacja miała miejsce w Rosji po jej inwazji na Ukrainę. Wielu leasingodawców nadal jest uwikłanych w prawne spory z ubezpieczycielami dotyczące roszczeń i tu są wartości podawane w miliardach dolarów. No i co powiesz, Paweł, na ten temat? Ja myślę, że... Wiesz co, to jest dosyć ważna informacja. Ja teraz też czytam informacje sobie z Rosji, bo się pojawiły nowe informacje, że nasz kanał jest oglądany coraz szerzej, ale to za moment. Natomiast jeżeli chodzi o te Chiny, no dużo złych informacji wokół Chin. Jakoś tak... Znaczy no, te prawa matematyczne mają to do siebie, że te złe informacje lubią się kolejkować. No i teraz no, mogliśmy się spodziewać te informacje o tych inwestycjach, że są zmniejszane, no to naturalnie wydawałoby się, że jednak leasingodawcy będą bardziej jednak uważali i faktycznie się to dzieje. Bo wiesz, bo taki leasing samolotu to jest inwestycja na kilkanaście lat do przodu, nie? To też trzeba przewidzieć. Tymi leasingami samolotów pójdą też inne leasingi. To nie o to chodzi, że te leasingi nie będą dostępne, tylko koszt ich wzrośnie. Bo często jak mówimy o jakichś właśnie takich, to w przypadku Rosji to często nie oznacza, że coś nie będzie dostępne, tylko po prostu będzie droższe i w przypadku Chin również będzie droższe, co będzie powodowało, że ten koszt dla tych firm chińskich wytworzenia będzie produktów droższych, a mają teraz no, rynek taki dezinflacyjny. Tak? No i to jest problem, tak? Czyli wiesz, masz rosnące koszty, a nie możesz podnieść za bardzo ceny, bo masz za słaby popyt. I zarówno rynek wewnętrzny za słaby, jak i rynek eksportowy za słaby. I co? Wiesz, tu no szansa dla Chińczyków. Nie? Tu szansa dla Chińczyków w rozwoju własnego samolotu pasażerskiego, takiego na dużą ilość pasażerów. Natomiast jeszcze projekt jest w fazie konstrukcyjnej, w fazie testów. Do uruchomienia tej produkcji jeszcze pozostało kilkanaście lat. Nie, no technologicznie jak najbardziej, wiesz, oni to jest w ich zasięgu, to nie jest, tak? Natomiast, ale tak, ale masz wiesz, teraz... na dzień dzisiejszy, no. Tak, to jest problem. To jest problem dla wielu, może być problem dla wielu firm, ale tak jak mówię, inne, bo też popatrzmy na inne leasingi, ja myślę, że to... ten problem może zacząć się rozwijać. Zobaczymy na te dane chińskie, one nie napawają optymizmem również, jeżeli chodzi o Europę, jeżeli myślimy, że nie jesteśmy globalną gospodarką, jesteśmy i to, co się dzieje w Chinach, również ma na nas wpływ. A na koniec, słuchaj, mam informację tutaj dla ciebie z Rosji i o tym będziemy mówili w przyszłym tygodniu. Mamy informację, że wiceprzewodniczący Dumy Państwowej Wiaczesław Dawankow chyba już rozpoczął świętowanie, ponieważ według niego rozbieżności między rzeczywistością a statystykami i danymi Rosstat o inflacji, które są publikowane co tydzień, nie odzwierciedlają wzrostu cen w kraju. Mówi, że nie tylko jaja Rosstatu się nie łączą, wiele towarów w tym i tam wymienia, drożeją o 30% szybciej niż twierdzą urzędnicy. No słuchajcie, robi się ciekawie, w Rosji się robi ciekawie, posłowie Dumy, tak jak my, albo może posłowie Dumy oglądają Kremlinkę, no i zaczynają wątpić, tak, zaczynają wątpić w te dane oficjalne,
A jeżeli te dane oficjalne będą podważane przez posłów Dumy, to no, co zostało? To powiem, tak, no to trochę anarchia taka. Tak. Zobaczymy, zobaczymy, będziemy was informować na tygodniu. Oglądajcie codzienny ekonomiczny przegląd, będzie dużo o Rosji. A my wam życzymy udanego Sylwestra. Jeszcze się zobaczymy. Zobaczymy się w pierwszy dzień świąt i nie wiem, jak jeżeli chodzi o top 10. 1 stycznia świąt to już. Jeszcze mam top 10, tak. Aha, tak. I zobaczymy, kiedy ono się ukaże. Tutaj jestem w kontakcie z Maćkiem, a więc szykujemy dla was również to podsumowanie. Szczególnie, że chciałbym zrobić podsumowanie moich prognoz z zeszłego roku, bo takie robiłem. Zobaczymy, co się sprawdziło, a co się nie sprawdziło. Tak więc lajki, komentarze, subskrypcje, za wszystko serdecznie dziękujemy. Trzymajcie się, cześć. Trzymajcie się, cześć. Dziękujemy za obejrzenie materiału do końca. Zapraszamy kolejnego dnia. Trzymajcie się. Cześć.